Witajcie, witajcie. Ja już po zakupach. Jest jasno. Także idę z zakupami. Z chujneczkami. O tak. Nie wiem, czy tam coś było widać. No ale jeszcze pójdę do szewca spytać, chociaż jeszcze nie będzie miał zrobione pewnie. Ale zapytam, bo ja akurat jestem. Witajcie, witajcie. W następnym dniu vlogmas, dzisiaj vlogmas 19, także ten czas leci nieubłagalnie, za chwilę święta, a tutaj robota czeka, do roboty Gabrysia, no ale jest koło 11, a ja już byłam w sklepie, byłam z Kropeczką na spacerku i byłam u szewca odebrać moje buty. Taka jestem dzisiaj. Wstało mi się wcześniej, ale powiem wam, wstałam o 7 sama z siebie i powiem wam, że czuję się, jakbym w nocy nie spała. No, muszę się przedstawić. Wiecie, jak to jest, jak tak mniej śpicie i ten taki człowiek niedospany jest. No, ale jakoś to przebębnie ten dzień. Kupiłam ten ser, także będzie można robić te pierogi ruskie i te z kapustą, grzybami, ale w pierwszej kolejności będę robiła sobie śniadanie, no bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Wyleciałam do sklepu tak, żeby zdążyć zrobić zakupy przed tą 10. Oczywiście nie zdążyłam wszystkich, no bo jak już mnie wyszłam z domu, to jak piesek ze smyczy spuszczony, musiałam wszędzie polecieć. No. No i już do jednego sklepu nie zdążyłam przed 10, wyszłam po 10, ale się zakamuflowałam. Kapelusik na czoło naciągnęłam, okulary i maseczka. No mi tam mało brakuje do tej 60, a nie chciałam jeszcze raz potem wychodzić. Tak, bo bym musiała dopiero po 12 wyjść i znowu by mi to zaburzyło dzień. A tak to ja już się wezmę za robotę, bo zjem śniadanie, no i tu już trzeba będzie robić, nie? No, także taka sytuacja. Kupiłam te zielone, kupiłam nobiles, żeby na trojik na stół, tak strojki w domu porobić. I kupiłam normalnie ten świerk, czy co to jest, jodła chyba, nie świerk, żeby strojki zrobić na ten, na groby. No, także jeszcze będę robiła te strojki, ale to nie dzisiaj. Chociaż jeden bym musiała zrobić na niedzielę, bo w niedzielę miałam jechać do Katowic na cmentarz. Także no muszę się schować, bo tam pani z psem chodzi. Nie chcę, żeby myślała, że ją filmuje, nie? No. Dobra, to by było na tyle. Idę sobie robić jedzonko. No i ciasto odpoczywa na pierożki i uszka. Tu już mam farsz do ruskich. Tutaj mamy farsz do uszek i do pierogów. Tu mi się skórka gotowała. Trzeba będzie to odlać, bo będę robiła dzisiaj skórkę pomarańczową. No, a tutaj mi się zupka grzeje. I to tak, na razie chwilę czekamy, za chwilę będziemy rozwałkowywać i działać, a tak mi się nie chce. No, ale mieszkanko już jest posprzątane. Także teraz się będziemy zajmować tymi pierogami. Jak potem będą gotowe, to wam pokażę. No i robota zrobiona. Są uszka z kapustą i grzybami. Tu są pierogi z kapustą, grzybami dotąd, a tutaj są ruskie. No, tych jest ruskich 56, 25 z kapustą i grzybami i 50 parę tych uszek. Dzisiaj robiłam mniej, bo stwierdziłam, że po co mi 100 uszek, jak na Wigilię mi jest potrzebnych na samą kolację 25. Więc zrobiłam mniej tych uszek, trochę tych pierogów, żeby też było po 5 dla każdego
w razie czego, albo sobie odgrzać. No, a resztę zrobiłam, ciasto wyrobiłam na te ruskie pierogi. Za chwilę będę to gotowała, tylko tutaj ogarnę ten bałagan, który mi się zrobił. Będę je gotowała, a później Wam powiem, co ja dalej z nimi robię. A powiem, że Ci pomagał. No, kusineczka mi robiłyśmy we dwie. Bo tak bym zrobiła jeszcze dłużej. Te upośledzone pierogi to moje. No, nie wiem, które są upośledzone. Wszystkie są fajne. No, jedne są takie bardziej rogate, no to są od Wiki. Rogate to są moje. To taka rogata dusza. No. I tak. A potem się znowu odezwę. Wiki mi dzisiaj powiedziała, że ja jestem głupia, bo ja robię 100 uszek. Nie wiadomo po co sobie taką robotę robię. No i w sumie racja w tym względzie nie, że głupia jestem, tylko że po co taką robotę. A już myślałam, się przyznajesz. Ale ja jeszcze takie mam, te jak jeszcze mama żyła, to dla niej też robiłam. No i to tak jakoś mi zostało. No. A teraz się zastanawiam, gdzie ja to dam do zamrażarki, bo jak ja to ugotuję, to potem w oleju je tak obtoczę i stygną. Tak każdy tak porozkładane jak teraz, tylko że w oleju. No tak, żeby były olejem obtoczone, o, żeby się nie sklejały po prostu. I jak wystygną, to potem do woreczków i do zamrażarki, a ja tam miejsca nie mam i ja już nie wiem, co ja teraz zrobię. No coś będę musiała wykombinować. Moje pierożki już popakowane. Znalazłam rozwiązanie na to, żeby tyle nie dawać do zamrażarki. Po prostu sobie dzisiaj część pierogów ruskich zjedliśmy na obiadek. Obiadu, kolację właściwie. No, to już jest wystygnięte. Było obtoczone, znaczy się tak obkulane w oleju. Wystygło. No i teraz dałam do woreczków i teraz pójdę szukać miejsce w zamrażarce, coś tam będę musiała poupychać. Zrobiłam specjalnie tak, żeby to było cienkie takie, wiecie. I żeby się szybko rozmrażało potem, nie? Jak jest tak po jednej taka warstwa, to się lepiej będzie rozmrażało. No. No i przyszedł czas na kalendarze. Jest już dosyć późna pora, no ale dopiero teraz będziemy je otwierać. I oczywiście na początku od kropeczki. Dzisiaj 18 tu. Tak. Dzisiaj tu jest więcej tego. No, chodź kropka, zaraz dostaniesz. Nie wiem, czy cię tu widać. No, patrz, jakie dobroci tu są. Jak zwykle, takie kawałeczki. Już ani nie będziemy pokazywać, bo to zawsze jest to samo, tylko w różnych wielkości kawałki, różnej wielkości kawałki. No tutaj masz takie, to takie wielkie jest. O, to idzie tak przełamać. Jakbyś miała mniejsze, to ci będzie lepiej. No. A ja 8 otwierałam 18 przez przypadek, więc dzisiaj otwieram 8. I tu mam samochód. Może tym przynajmniej na zakupy będę mogła jeździć. Taki samochód. Nie wiem, jak się nazywa. Taki starodawny ten samochód. A pod spodem jest ciufcia. Na obrazeczku. I to są dzisiejsze kalendarze. I za chwilę pójdziemy sobie do kuchni. Pojedziemy sobie moim czekoladowym autkiem. A kropka sobie tu będzie jadła. No. Dobra.
A tu jeszcze Wam chciałam pokazać skórkę pomarańczową. Ona tak będzie, będę ją tak przez parę dni tutaj, aż mi to troszkę zgęstnieje w tym cukrze. Będę to zagotowywać i zostawiać, tak jak konfitury, coś w ten deseń. Nie wiem, czy to tak jest, tak się kandydzuje. Niedawno jedna z Was mi pisała, jak to zrobić, ale dzisiaj nie miałam czasu tam tego szukać i po prostu swoim starym sposobem to robię. No. No, witam Was w piątkowy wieczór. Późny wieczór, jak zwykle ostatnio. No, ale wcześniej nie miałam czasu po prostu, żeby się tu pokazywać. W międzyczasie Wam pokazałam troszkę, co dzisiaj w ciągu dnia robiłam, ale nie nastawiałam sobie kamerki, żeby cały czas to pokazywać. No, bo ważne, liczy się efekt chyba, nie? A po prostu tu my z Wiki obie w kuchni byłyśmy i tu było bardzo, bardzo ciasno i nie było się jak ruszać. Jeszcze kamerkę tutaj gdzieś postawić, to by było naprawdę ciężko. No, ale w końcu mam te pierogi i te uszka za sobą. Nie było tego aż tak dużo. No, ale robiłyśmy to we dwie, to jest inaczej. Poza tym, tak jak wcześniej mówiłam, zrobiłam mniej tych uszek, zrobiłyśmy. Jeszcze nam zostało dużo farszu i jednego, i drugiego. I po prostu jutro sobie zrobimy na obiad coś w stylu krokietów. Właśnie zrobimy sobie naleśniki i jedne nadziejemy tym farszem z ruskich, a drugie tym drugim. No i potem to się podsmaży troszeczkę jeszcze na patelni i będziemy mieli taki dobry obiadek. No. Dzisiejsze też i tą skórkę robiłam. Ja wiem, któraś z Was mi ostatnio posłała taki link do filmików, że w ogóle skórki cytrusów nie są zdrowe. Wiem, że nie są zdrowe. Ja je myję, szoruję, sparzam. Zresztą one się też potem jeszcze gotowały. I jeśli tam coś jeszcze, rzeczywiście będzie, no trudno. Ja bardzo lubię skórkę z pomarańczym i no. A poza tym od tylu lat się zawsze dawało do ciasta skórki z pomarańczy, czy tam z cytryny i tartą skórkę z cytryny, czy pomarańczy, także no. Ja to, ale bardzo długo w gorącej wodzie myję i rzeczywiście potem jest taki tłusty, jakiś dziwny osad na tej wodzie, nie? No, także ja myję porządnie te pomarańcze, te cytrusy, w ogóle wszystkie, jak tylko przyniosę do domu, to najpierw je porządnie umyję i dopiero potem wkładam do tych koszyków sobie. No. Bo potem wiadomo, jak się chce zjeść jedną pomarańczę, to się zapomina o tym, żeby iść i ją umyć. A tak już są wszystkie wcześniej umyte. Do tej zamrażarki z ledwością zmieściłam te moje pierogi. Tam jeszcze mam jedno miejsce na filety, na części z kaczki, bo wtedy jak kupiłam te kaczki, to zostawiłam je na balkonie, na ziemi. No jutro już muszę je podzielić i do zamrażarki dać. No i przy okazji na rosół będę miała. Było bardzo zimno, nocami przymrozki, także nic im się tam nie stało, tym kaczkom, no i to. Ale już dłużej też tak nie mogą leżeć, bo by się mogło coś stać. No. Buty, byłam po te buty później, bo jak Wam rano pokazywałam, to poszłam się zapytać, ale jeszcze Pan nie skończył. No wiadomo było, bo przecież to było rano, a ja je wczoraj przed zamknięciem zaniosłam tam. No, ale tak przy okazji, no i on akurat był w trakcie roboty, powiedział, że mam przyjść za jakieś 15 minut. No to jak obeszłam sobie spacerek z kropeczką, to potem sobie poszłam po te buty i fajnie mam zrobione, zadowolona jestem. No. Teraz pewnie dużo ludzi po prostu jak coś jest z butami, to wyrzuca i kupuje nowe, a mnie się wydaje, że trzeba, dopóki się da naprawiać, to trzeba naprawiać to, co się ma, te starsze, bo po co tyle tego mnożyć, nie? Można zakupić, owszem, nowe buty i mieć i takie, no. Ale ja zadowolona z tamtych butów jestem, bo one są na niskim, niezbyt wysoki obcas, ale jednak nie taki jak w balerinkach, nie? Jest troszeczkę ten obcas, ale ja go troszkę zciachałam tak, zdarłam i musiałam mi tam nadstawić troszeczkę, taki klin zrobić.
No, a poza tym one są wygodne i są do kolana. Ja nie lubię takie buty, jak są do kolana, takie zimowe i jeszcze taki lekki kożuszek mają w środku, mały. A teraz ciężko jest dostać buty, żeby miały jakiś kożuszek w środku. No, także ja sobie te kupiłam rok albo 2 lata temu i no, stwierdziłam, po co ja je mam wyrzucać, nowe kupować, jak ja za 25 zł mam jak nowe te buty. No i tak, to mam pozałatwiane, z tymi uszkami wreszcie mam porządek. Jutro będziemy na zakupy troszeczkę, ale już takie w sumie takie drobne rzeczy, ale co trzeba jeszcze będzie kupić. No przede wszystkim muszę coś pomyśleć z tymi prezentami. No i tak wszystkich jutro nie dam rady kupić. I dużo tego też nie będzie, no ale słodycze bym chciała jutro kupić. Już te słodkości takie, które zawsze na święta mamy, bo cukierków już trochę mamy, ale ja tam lubię też te chlebki marcepanowe, bo my bardzo marcepan lubimy. No i to jutro z mężem pojedziemy, może jeszcze tam jakieś rolady dostanę albo coś, a jak nie, no to co mam, to mi też starczy. Nie będę wydziwiać, może rzeczywiście troszkę napojów jeszcze weźmiemy, tak żeby już potem w tygodniu już po nic nie chodzić, jedynie co to po chleb, nie? No bo chleb to pieczywo to trzeba będzie. No, znicze trzeba będzie jeszcze już jutro kupić. Jutro będę jeszcze musiała zrobić wiązanki na cmentarz. Też trzeba będzie to zanieść. Także no troszkę roboty jeszcze będzie. Tą skórkę pomarańczową tak będę codziennie troszeczkę zagotowywać i zostawiać. Tak, żeby też ona mi i to zgęstniało i ten nadmiar tego, bo tam taki syrop jest. Żeby to troszeczkę się wyparowało, a to było gęste. No. Także tyle. Dzisiaj znowu jestem zmęczona, pewnie mam oczy dziwne, ale po prostu już ledwo patrzę. Dzisiaj mi się udało tak fajnie wstać, także super. No. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Kropeczka już jest w bardzo dobrym stanie. Ona już sama zeskakuje z łóżka, już się cieszy, już macha ogonkiem, co chwilę biega. Jak się przyjdzie ze spaceru, to już biega i skacze, żeby ją ukochać. No i w ogóle jest przytulaśna bardzo. Także no, już jest z nią wszystko okej. No co, chcesz na kolanka? To chodź. No, no i to tak. Taka nasza psineczka. No jasne. No tak. Tu jest Mikołaj też, tak? No. I tak. Jedna z was pytała się, jak się moczkę robi. Ja tam gdzieś napiszę potem w komentarzu, bo jeszcze nie odpisywałam w ogóle na komentarze. Ja tą moczkę, co ja robię, to nie jest taka moczka, tak jak naprawdę chyba się robi. Ale ja powiem, jak ja to robię. Ja po prostu z tego piernika, który tam robiłam, to te boki będę musiała wyrównać, nie? To nie kupuję takiego piernika do ryby, bo to się nazywa piernik do ryb, ale to jest taki normalny piernik. To ja sobie te wszystkie brzegi poucinam i tego będę miała dość. To sobie dam do garnka i zaleję piwem ciemnym. I to tak będzie mi stało się moczyło. Jak to się tam rozmoczy, do tego też jeszcze dodam bakalie, jakie mam troszkę pokroić, żeby nie były tam na przykład całe figi czy coś, nie? Pokrojone bakalie, jakie się ma. I to, żeby się to tak moczyło przez noc. Można dać też troszeczkę kompotu ze śliwek, a ja chyba nie mam już kompotu ze śliwek, no ale to, co mam, tam te bakalie, orzeszki i tamte daktyle, takie rzeczy, to dodaję. Skórkę pomarańczową też dodaję do tego. No i potem to się moczy, tak na przykład przez noc, a na drugi dzień to zagotowywuję, dodaję, no ja do tej mojej ilości to chyba pół kostki masła tylko dam. Dodaję tam właśnie to masło i to trzeba mieszać cały czas, jak to się gotuje, żeby to się taki fajny budyń zrobił. No. Jak jest za gęste, to można dodać to troszeczkę albo jeszcze jedno piwo, te ciemne, albo jakiegoś kompotu śliwkowego czy coś takiego, nie? No. I ja to właśnie tak robię i taką wersję tej moczki jem, bo wiem, że są, moczka też jest jako jaki taki słodki sos do karpia. No i wtedy tam się też, wtedy ta moczka, ona jest na wywarze z ryb.
z tego co słyszałam. Mojej mamy sąsiadki, właściwie to chyba z góry sąsiadka, pani Renia chyba mówiła o tej moczce, o ile się nie mylę, a pani Renia też czasami ogląda filmiki, także jak ona coś będzie wiedziała, to pewnie wam napisze w komentarzu, jak ona to robi. No, tak mam nadzieję, pani Reniu. No, bo ja robię tak właśnie na słodko, tylko na słodko, jako taki słodki budyń, takie coś takiego słodkiego, bo tak moja mama lubiła, nie? No. To ja sobie takie coś zrobię i chyba jutro już będę też z tym piernikiem robiła. Dzisiaj sobie kupiłam takie zwykłe czekolady deserowe, bo gorzkiej nie dostałam, ale kupiłam deserowe. Takie najtańsze wzięłam. No tak, żeby była czekolada, a nie czekoladopodobne, nie? No i sobie to zagrzeję i jak właśnie poobcinam sobie ten piernik, uformuję taki, jak chcę mieć, to potem obleję tą czekoladą. Także pierniki już będę miała. No i w najbliższym czasie, nie wiem, czy jutro zdążę, czy w poniedziałek będę robiła, no to już będę musiała ten sztolen robić i tą roladę. Ale właśnie się zastanawiam, bo ja bym to jutro też jeszcze robiła, gdybym dała radę, wiecie, z czasem, nie? Tylko że sobie tak myślę, kurczę, do czwartku to jest trochę daleko i to jeszcze to się szybko stare zrobi, nie? To tak nie wiem, czy może w poniedziałek będę piekła, no bo później też znowu jest dużo innej roboty. Tam wiecie, jak będę chciała te rolady, to rolady bym musiała zrobić wcześniej, bo po co to na ostatnią chwilę mieć ten wywar rybny, to już chyba będę w środę nastawiała. No. Makówki to też w środę, czwartek. No ale te ryby z tymi rybami muszę zrobić też. Wcześniej trzeba grzyby namoczyć. Same wiecie, ile jest roboty. No wiem, że niektórzy robią jeszcze jakieś inne potrawy. Jak ten, to piszcie, jakie robicie. Bo wiem, że niektórzy robią kutie. Ja kutii nie znam, nigdy nie jadłam. Nie jadłam i nie wiem, jak się to robi. Ale wiem, że ludzie jedzą. Coś takiego robią na święta. A też miałam taką sąsiadkę kiedyś, która robiła makiełki. I to było coś takiego jak mak, tam był makaron i to było na słodko tak. Tylko że też tego nie jadłam, tylko wiem, że ona akurat szła z tym do rodziców, jak myśmy gdzieś spotkaliśmy ich na korytarzu po prostu. A że jej rodzice mieszkali w następnym bloku, także mówiła, że ma te makiełki, no i tak troszkę pokazała, to tak wyglądało makaron i mak. Ale jak to się też robi, podobno to bardzo dobre, bo oni się zażerają tym, nie? No, tak jak my makówkami. No, także co rodzina to ma jakieś inne smakołyki na święta. No, ja też właśnie mówię o tych roladach, normalne te rolady mięsne. No bo wiecie, nie tylko jest Wigilia, nie? Trzeba też zrobić coś, przygotować, żeby było na pierwsze, drugie święto, a potem zaraz chyba jest niedziela. No i zaraz jest niedziela, no to musi być takie obiady, takie wiecie, na 3 dni. Takie wypasione, nie? No. I to tak, no to jest tego, troszeczkę trzeba tego narobić. No z kluskami to nie wiem, czy tyle narobię tych klusek, zobaczymy. Teraz się tym nie będę już tak zajmować. Teraz najważniejsze te ciasta, żeby zrobić. Tutaj jeszcze uporządkować tą kuchnię. No bo wiadomo, jak się robi z ciastami, to wszędzie jest mąka. Bo nie tylko, że się gdzieś tu nasypie, ale mąka się unosi i wszystko jest jakby zakurzone i dopiero było myte. I znowu trzeba będzie te szafki myć, no bo tam wszędzie mąka osiada. No dzisiaj troszeczkę tu pościerałam, bo robiłam z tymi pierogami. No ale jak się będzie robiło jeszcze ciasto, no to się pyli jednak, nie? Tak, i tak będzie trzeba jeszcze to posprzątać. No. Zimy jak nie widać, tak nie widać, takiej śnieżnej, no ale co zrobić? Nerwy mi już wczoraj puściły, także już się nie stresuję tak tym Sylwestrem i w ogóle. My i tak nigdzie nie idziemy, tylko siedzimy w domu, ale Wiki idzie. No i to jest takie głupie, żeby jak już gdzieś pójdzie, to będzie musiała tam siedzieć aż do rana. No nie idzie na żadne takie jakieś zabawy, wiecie, że tam dużo ludzi, tak myślę, bo to jeszcze są różne plany, ale prawdopodobnie nie.
No ale też będzie chciała wyjść z domu i normalnie to by wyszła o 20, a tak to będzie musiała wyjść o 18. No i nie wiem na co ta godzina, bo no dobrze, ja to rozumiem, że wiecie, że się ludzie spotykają na placach. No ale kurczę, ile teraz ludzi się spotyka, chodząc, biegając po sklepach za prezentami, za zakupami i tak dalej. I co, to się nie zarażają? Jak się mają zarazić, to się zarażą. No. I to jest takie, według mnie, głupie, niepotrzebne, no ale może to jest też testowanie, na ile sobie pozwolimy. Takie jest moje zdanie, no ale wiecie. Mówią, że tak robić, no to na razie się robi, nie? Do czasu. No. Ale już nie będę się na ten temat złościć i ten, bo ja i tak, no wiecie, ja w Sylwestra lubię, my lubimy w nocy, jak już jest po północy, wyjść na taki jakby obchód osiedla, popodziwiać, jak tam strzelają, jak tam ludzie stoją, balkony i tak dalej. No, teraz trzeba będzie siedzieć w domu. No i jestem ciekawa, jak te fajerwerki. No bo jak nie będzie można na dworze strzelać, to przecież masa ludzi będzie strzelało z okien, z balkonów. A to jest dopiero niebezpieczne. Nie wiadomo, ile palców będzie pourywanych. No. I to tak. I człowiek się nadenerwuje. Trzeba żyć dalej, nie? No. Ale przed nami na razie święta. O Sylwestrze to będziemy się martwić później. Ważne, żeby na święta mój Marek mógł przyjechać do domu. No, mam nadzieję, że nic nie wymyślą dzień przed, tak jak kiedyś to było. Chociaż teraz minister zdrowia zapewniał, że na dzień dzisiejszy, ale wiecie, on sobie zostawił taką furtkę. Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów, a potem powiedzą, o nagle jest tyle zachorowań i trzeba zrobić za 2 godziny, będzie zakaz przemieszczania się, nie? Jest takie, już ja już im nie dowierzam. Także takie coś też biorę pod uwagę, no. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że to tylko takie moje gdybanie. Oby. Co, chcesz iść na dół? No. Ja wiem, że wy, niektóre z was pracują i macie ciężko jeszcze gorzej niż ja, no bo ja nie chodzę do pracy, tylko to, co w domu. Tylko ja wiem, jak to jest, dlatego że ja teraz siedzę w domu, ale 2 lata temu, jak jeszcze moja mama żyła, to ja jeździłam do niej codziennie i tam mnie w domu co najmniej 12 godzin nie było. I robiłam i u mamy zakupy wszystkie i wiecie, no to jakby na 2 domy. I zakupy, i sprzątanie, strojenie, gotowanie wszystkiego na święta, także żeby miała, oprócz tego, że pójdzie na święta, to żeby miała w domu co pomaszkiecić, jak my to mówimy, nie? No i to było i w domu, idź tam tatusia, idź. To była robota i u mnie tu w domu, no bo tu moja rodzina, tam moja mama i tam. A poza tym godzinę przeszło w jedną stronę, dojeżdżałam do mamy i to autobusami, autobusem, tramwajem. Także... A to co? Także wiem, jakie to jest zmęczenie, jak się po pracy przychodzi. I jeszcze trzeba potem w domu zrobić. Ja to robiłam przeważnie, zanim jechałam do mamy, to szybko tutaj porobiłam. Przygotowałam do obiadu, coś tam porobiłam czasami. No w soboty, niedzielę do mamy nie jeździłam. No to wtedy też robiłam większe takie jakieś rzeczy. Albo właśnie zanim do mamy jechałam. No jak ja o 10 wychodziłam z domu, no to już miałam tutaj porobione. A przyjeżdżałam koło 10, koło 11 od mamy. Także... Ja tam dobrze wiem, jak to jest, jak jest więcej obowiązków. No. Teraz mam na razie tak, jak mam. I wiecie, no ja już też jestem starsza, no się starsza. No, człowiek się starzeje od dnia urodzin. Także no, tak to jest, nie? No i to tak, jak wiem, że sobie to mogę rozłożyć tą robotę, to sobie bardziej to rozkładam. Czasami mi się nie chce, tak jak wczoraj mi się bardzo nie chciało. Dzisiaj mi się też tych pierogów mi się nie chciało robić. A w sumie nie było tak źle. I miałam wam właśnie podać ten przepis, bo to ciasto bardzo dobre jest. I nie wiem, ja już naprawdę nie pamiętam, skąd ja mam ten przepis. W każdym razie tam jeszcze napiszę ten przepis, te proporcje pod filmem.
A jak ostatnio jak ciasteczka robiłam, to też napisałam proporcje pod filmem, w opisie filmu. No, ale to tak, ja to robiłam z około 1,5 kg mąki, bo to zależy jak mąka pije, nie? I do tego dwie łopatki takie małe soli, łopatki, nie łyżeczki, dwa żółtka, jedno jajko, 3 łyżki oleju i 3 szklanki gorącej wody. No i zarobić ciasto. No i ja nie lubię takiego ciaprania, jak to mówię, wiecie, jak ta mąka i ta woda i to wszystko. Ja sobie to dałam do tej mojej maszyny, no ale też długo to tam nie mogło być, tylko aż mi się to wszystko wymieszało, no bo ona by nie dała rady, nie uciągnęłaby tego. Potem już, jak już to nie było takie ciapciate, dodałam jeszcze mąki i już sobie potem wyrabiałam ręką to ciasto, nie? No także mi się zrobiło fajne i takie widzieliście, że takie mięciutkie było. No, no i fajnie się robiło. No i pierogi były dobre, bo już część, znaczy, no małą część żeśmy zjedli tych pierogów. No. Tak, jutro mamy sobotę. Wy macie dzisiaj sobotę. Jestem ciekawa, jak tam daleko jesteście, albo z robotą, albo z pieczeniem. No, myślałam, że pojedziemy na jakiś jarmark, no ale niestety mąż służbowy samochód akurat teraz mu zmienili i ma taki, że tylko dwie osoby, razem z kierowcą tylko dwie osoby mogą jechać. No to nie będę jechała sama z mężem na jarmark, bo chcieliśmy tak razem jechać, razem z Wiki, nie? No, także chyba nigdzie nie pojedziemy, bo tak na zakupy to Wiki nie musi jechać, możemy sami jechać na te zakupy. No ale wiecie, tak chcieliśmy się gdzieś przejechać, żebyśmy razem wszyscy fajnie spędzili ten czas. No ale się tym razem nie udało. Może gdzieś tutaj pójdziemy, może do Bytomia sobie pojedziemy, to tam autobusem można zajechać. Tylko nie wiem, czy coś u nas jest, czy tam jest jakiś jarmark. Chyba nie ma, bo nic nie widzę w internecie, żeby coś było napisane na ten temat. No. Dobra, chyba już będę kończyła. Niektórzy twierdzą, że coraz nudniejsze te vlogi, no takie jest życie. Ja mówiłam, że mam nadzieję, że się nie zanudzicie. Poza tym, no człowiek nie jest w stanie codziennie przez miesiąc czy więcej być, wiecie, cały, żeby było ciągle coś interesującego. Różne rzeczy się dzieje, bo pokazuje takie życie domowe. No i czasami jest bardziej interesujące, czasami bywa i nudne. No, ale tak to już jest. No. Także dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, za subskrypcje, łapeczki i komentarze. No i zachęcam Was, żebyście nadal to robili. Komentowali, subskrybowali, kciuki do góry, bo te do góry są fajniejsze niż to na dół, chociaż one dużej różnicy nie robią, jeśli chodzi o filmy. Tyle lepiej się je ogląda, jak są do góry, nie? No. Także dziękuję Wam za to wszystko. Witam nowych subskrybentów, jak zwykle na koniec. Ale lepiej późno niż wcale, nie? No. A teraz sobie pójdę zmontować filmik, żebyście mieli jutro rano już na kanale. No, to wszystkiego dobrego, miłej soboty. No i przede wszystkim bądźcie zdrowi. Bajo, bajo i pa, pa.